Witam Was serdecznie na moim warsztacie. Mamy tutaj przed sobą maszynkę do robienia makaronów, taką starą. Zakupiłem ją na portalu aukcyjnym z kosztem wysyłki za 25 zł. No i chciałem Wam pokazać, jak to cudo działa. Później odpowiem na kilka Waszych pytań. Na razie jest 22:17. 18 o 22:20 zacznę korować. Będę korował przez pół godzinki. Oczywiście Wam tego wszystkiego nie pokażę, żeby Was nie zanudzać. Później zważymy sobie, ile to wyszło. I powiem Wam plusy, minusy, jakie kable. A więc ja przekładam kamerę. Montuję maszynkę, zaczynam sobie korować i zobaczymy się za pół godzinki.
Tyle udało mi się pozyskać. Zaraz sobie ściągnę wagę, zważymy to i powiem wam, jakie są plusy i jakie minusy tej maszynki do makaronu. A więc widzimy się za chwileczkę. Waga już jest. Milberry jest po 33,30 na dzień dzisiejszy. No i chwila prawdy. W 388 gram po 33,30 12,92. Taki wynik. A za chwilę wam powiem plusy i minusy. No więc tak, dobra, szybkie podsumowanie. A więc tak, plusem, największym plusem tej maszynki do makaronu jest taki, że jest naprawdę szybka, bardzo szybka. Zrobiłbym dużo, dużo więcej, gdybym miał kable przygotowane. Częściowo miałem, ale później mi zabrakło. To jest największy plus. Minus jest taki, że wałki są aluminiowe i nie wiem, czy będzie widać, ale tutaj na przykład jeden już zajechałem. Nie nadaje się do linki, bo ją szatkuje. Drut, jaki wchodzi, to mniej więcej od 1,5 do 2,6. Ale największą zaletą to naprawdę jest jej szybkość. Jeżeli miałbym sporą ilość takiego drutu cienkiego w koszulce, gdzieś około 1,5 mm, to nawet bym mógł robić w jednym momencie 2-3 druty. A więc naprawdę świetnie. Przy takim grubszym jak tutaj, no to już się trochę męczy, bo jednak z otuliną te 2,6 to jest troszkę dużo jak dla niej. Ale o samo działanie jest bardzo proste, bardzo szybkie. No i nawet uszkadzając jeden taki, chociaż on dalej tutaj sobie bez problemu radzi, to mając tyle tych tutaj zębów czy tam prowadnic, to jesteśmy na jednej w stanie skorować naprawdę bardzo dużą ilość. Do linki się nie nadaje, powtarzam jeszcze raz. Do linki się w ogóle nie nadaje. Chociaż jak miałbym się bawić nożykiem z linką, to nie wiem, czy nie wolałbym przepuścić przez to i później powybierać tylko te koszulki. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam was serdecznie. I do następnego.